Daniel Mielczarski prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Wysoka Dąbrowa w powiecie olsztyńskim w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzę gospodarstwo rolne o profilu roślinno-zwierzęcym. Zwierzęta, czyli mleko, 45 krów dojnych, plus odchowane jałówki na gospodarstwo. Gospodarstwo cały czas się rozwija i potrzebny jest nowy ciągnik o większej mocy. W przyszłości chciałbym kupić nowy ciągnik, ale na panujące okoliczności na świecie, czyli COVID, wojna w Ukrainie, moim zdaniem nie ma czasu. Nie ma czasu na inwestowanie w nowe maszyny, ponieważ są drogie. No i trzeba trzymać gotówkę na ciężkie czasy. Nie wiadomo, co będzie. Krzyczą na świecie, że zbliża się recesja, kryzys. Dlatego czekamy i patrzymy w przyszłość, co będzie. Ale trzeba się rozwijać i miejmy nadzieję, że te ciężkie czasy miną w końcu i nadejdzie lepszy czas dla rolnictwa. Jak wynika z danych AgriTrack, w lipcu 2022 roku w Polsce zarejestrowano 1180 nowych ciągników rolniczych. Jest to gorszy wynik o 15% w porównaniu do lipca 2021. Przeliczając to na sztuki, zarejestrowało się ponad 200 sztuk nowych ciągników mniej niż w zeszłym roku. Jeżeli popatrzymy na dane od początku roku, czyli od stycznia do lipca, w Polsce zarejestrowało się 6780 nowych ciągników. Jest to gorszy wynik w porównaniu do zeszłego roku o tej samej porze o 14,68%. Przekładając to na cyfry, jest to wynik gorszy o ponad 1100 nowych maszyn. Najpopularniejszymi segmentami mocy w lipcu 2022 roku były ciągniki o mocy od 100 do 130 koni mechanicznych. 50-75 koni mechanicznych oraz 131-160. Dokładnie taki sam układ segmentów mamy, jeżeli popatrzymy na dane od początku roku. Jeżeli chodzi o rejestrację w poszczególnych województwach, to najwięcej zarejestrowano nowych ciągników w mazowieckim, lubelskim i wielkopolskim. Natomiast od początku roku, od danych od stycznia do lipca 2022, również najpopularniejszymi czy z największą ilością rejestracji nowych maszyn są województwa mazowieckie, lubelskie i wielkopolskie. Najmniej ciągników zarejestrowano w lipcu w województwach zachodniopomorskim, opolskim i lubuskim. W lipcu 2022 roku z zagranicy przyjechało do nas 1433 maszyny. Patrząc na te dane dotyczące importu od początku roku, od stycznia do lipca, w Polsce zarejestrowało się 11 529 maszyn z zagranicy.